I've dug up a way to crush you like an insect. Siemanko, jesteśmy z powrotem. Skończyliśmy na tym, że zdecydowaliśmy... O, tu jakieś błędy. Dobra. Chodź tu, szopie. Zdecydowaliśmy, że zamiast wracać, oddać zadanie do złomianek, to jeszcze sobie sprawdzimy tych górników w tej kopalni. Zobaczymy, co z nimi. Dym. Wychodzi z miejsca, gdzie według Arnulfa znajdę jakieś bieguny. Spróbujmy sobie je ułatwić. No, odwróć się, koleżko. Nie odwrócisz się. Tu idzie następny, ale to daleko. Dobra. Serio, nie widzicie mnie? Kurde. Nie. Okej, okay, oni chyba mnie nie atakują po prostu. No nieważne. Ja ich będę atakował, bo mam za to doświadczenie. I mam za to części. Więc tym lepiej dla mnie, jak oni są na to obojętni. Okej, okay, po drodze. Sprawdźmy się, czy jest coś po drodze. Nie, po prostu tu jest coś, ale tu już jest bezpośrednio do... Tu mam ognisko. Dobra, czyli zrobimy sobie takie przejście przez tą dolinę. Najpierw kopalnia. Sprawdźmy, czy z tego coś można wytwarzać. Skóra szopa, czyli coś będziemy mogli z tego produkować. Specjalny sprzęt. Okej, okay, to jest do zadania. Figury mam. Okej, okay, surowce. Amunicja z narzędzia. Nic. Dobra, to się pewnie później przyda, więc... To musi być kopalnia, o której mówiła. Sobie zbierajmy. Górnicy chyba są w opałach. Tam jest kopalnia, ale tam też można... Zdaje się wejść na górę. Aha, tędy było przejście, okej. Okay. Dobra, to nie będziemy tam szli. Halo, czy wszystko z wami w porządku? Państwo górnicy. Arnulf o nim wspominał. Powinnam z nim pomówić. Wyciągnę nas z tego. Jesteś ty, tak? W porządku? Tak, dzięki. Dzięki, Korwend. Korwend? Arnulf mnie tu przysłał. Nie teraz. Oho. Spokojnie. Co się stało? Był wybuch w kopalni. Woda od razu wszystko zalała. Część moich ludzi jest wciąż na dole. Nie mogę przestać. Już wystarczy. Jesteś cały? No, przeżyję. Ale inni... Proszę. Powiedz, co dokładnie się stało. Robiliśmy kontrolowane wybuchy, by dotrzeć do nieodkrytych złóż. Któryś musiał pójść nie tak. Nie mogę. Muszę tam iść. Mordo, ja tam pójdę, spokojnie. Ilu ludzi zostało na dole? Korwend, mów ilu. Dwóch. Tak, chyba. Jeszcze dwóch. Zajmę się tym. Okej, kopalnię zalała woda, więc przeczuwam pierwszą misję z nurkowaniem. Nie ukrywam, że trochę mnie to ekscytuje. Zobaczmy. Okej, te zbiorniki możemy rozwalać, ale w nich... Ale w nich nic nie ma, więc... Nie będziemy tego robić. Tu się zawaliło, ale możemy się dostać tędy. Muszę znaleźć tych dwóch górników. Jest woda.
Dobra, możemy się wynurzyć, ale jak już jesteśmy pod wodą, to odpuśćmy sobie tą skrzynkę. Ale przecież jeszcze tyle mam. Wiesz, co ty tu już. Co ty już stękasz? O! W tamtą stronę coś słyszałem. Nie jest jakieś. Dobra, są. Jak se siedzą słodko. Zaczyna mieć zwi. Czy to Mora? Trzymacie się? Kim jesteś? Korwent mnie przysłał. Jesteście ranni? Moja noga. Byłem trochę za blisko wybuchu. Co się stało? Wysadzaliśmy skały w tunelu, ale szalunek nie wytrzymał. Runęło i. Zatkało szyb odwadniający. Woda zaczęła lecieć tak szybko, jak żłopie piwo. Ledwo nas tu zatargałem. A więc coś zatrzymuje wodę w korytarzach. O czym myślisz? Mam pomysł. Macie ładunki wybuchowe? Oszalałaś? Ta, pewnie są jeszcze na górze, ale... Ląty się przydadzą. Oszalałeś? Nie możesz chodzić, a ja cię nie zostawię. W sumie znacznie gorzej już nie będzie. Zostańcie tu. Muszę ustalić, co blokuje szyb odpływowy, a potem wysadzić to w powietrze. I to najlepiej bez zawalenia całej kopalni. Okej. Zobaczmy. No, płynie, 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 płynie. Tu jest pod prąd, okej. Jesteśmy. Tu pod wodą chyba nic nie ma. Wodę w butach. Wiem, że się mam odpychać od obiektów, to wiem. Ułamki blokują szyb kopalni. Zróbmy tak. Jeśli uda mi się dotrzeć do tych ładunków, może jakoś wysadzę tę blokadę. Tam są ładunki, tam to musimy zrzucić i to musi wybuchnąć, ale tu widzę skrzyneczkę, którą sobie ściągniemy na dół. Skoczymy za nią. Dobra. Tam coś jeszcze jest. Sprawdźmy, czy tu możemy wejść. Tu chyba nie trzeba będzie pływać. No nie, jedno. No halo. Dziwne, dobra. Nie zajmujmy sobie tym głowy. Tam coś jeszcze jest na dole. Dobra, zanurkujmy sobie po to. Skrzynka. I tu. To musimy wyciągnąć. Ale najpierw złapmy powietrza. Żeby tutaj się nie utopić. Nie, jednak tego nie możemy. Czyli najpierw musimy to wysadzić. Dobra. Wyłazimy. Co ty się tak spinasz od razu na wszystko? Dobra, jak mam się do tego dostać? Po tym? Po tym. Nie? Po tym, okej. Nie widziałem tej drabinki wcześniej. No ej, Loi. Proszę cię. Nie jest aż tak daleko. Norniki. Dobra, do wody. Muszę nauczyć się dominować maszyny. Może dam radę przepłynąć niezauważone. Czemu mam przepłynąć niezauważony, jak możemy je po prostu rozwalić? Ile ich tu jest? Jest jeden. Beczka. Gdzie jest drugi?
A, tutaj. Dobra, mamy odznaczony drugi. Koleś stoi w miejscu. Da? Tak jest, idź już sobie. Co to jest? Okej, możemy w to strzelić. Dobra, nie będziemy już ciebie tobą zajmować na razie. Może później będzie okazja. Leszko. Leżysz. I co teraz? Tam ma się dostać? Niby w jaki sposób? Wyskoczyć. Okej, dało się. Gdzie my mamy ten wózek? Tu jest skrzynka. No, masz odwagę, iluj, żeby łazić po takich zakamarkach. O, ktoś zobaczył. Zwłoki chyba zauważyli. W sensie tej maszyny poległe. Ale to została chyba tylko jedna. No jakoś nie bardzo rusza. Dobra, jesteśmy po tej stronie i teraz się dostać na górę. Są moje ładunki. Na torach. Muszę się jakoś tam dostać. Spuszczenie tej drabiny może pomóc. Nie, spuszczenie drabiny to akurat w ogóle mi nie pomoże. Na pewno mi pomoże to. Dobra. Jesteśmy na górze. To mamy jej po prostu zepchnąć. Oby się tu nic nie zawaliło, jak je zdetonujemy. Czy nie sprawdziła najpierw, czy ten wózek jeździ w ogóle? Jakby tak nie jeździł, to by był szypał. Dobra, woda odpływa. Ej, dlaczego zaskoczyłaś? Tam była jeszcze skrzynka do zebrania. Wszystko gra. To przykuło jej uwagę. Biegnij do mała. O kurczę. Zamknij się. Skąd ty się tu wziąłeś? Kurczę. Idą następni. Ja, szybki unik. Kto jeszcze? To już wszystkie. Okay. Zobaczmy co z górnikami. Zaraz, zaraz, górnicy poczekają. Czekali tyle czasu, to poczekają jeszcze, aż tutaj wszystko pozbieram. Jeszcze bym się chciał dostać do tej skrzynki, która jest tam. Mam nadzieję, że tam bez problemu będzie się można skoczyć. Super, nie zrzuć. A, zaraz, właśnie ty. Ciebie potrzebuję. Teraz będę mógł do niej doskoczyć. Matko, Aloy. Dobra, jakoś się udało. Też to sterowanie skokami nie za bardzo mi się udaje. Dobra,
tam już po tamtą raczej się nie dostaniemy. Czyli teraz po prostu... A, tu musimy otworzyć przejście i wyjść. Come on. Dobra. Zdaje się, że dostaniemy poziom jeszcze, jak sobie to wykonamy. Muszę się wstrzymać. Dobra. I po wszystkim. Nie żyje na śmierć. Nie wiemy tego, Loków! Tędy się wespnie? Wespnie się, okej. Okay. Dobrze, ja nie żyję. Udało się. Myślałem, że wyleciałaś w powietrze. Wszystko z wami w porządku? Wyprowadzę stąd tego idiotę, spokojnie. Dzięki, mała. Ty zwariowałeś. Dobra, wróćmy do zarządcy, powiedzmy mu, że się wszystko udało. Tutaj w sumie nie sprawdzaliśmy, co jest. Ciekawe, co sprawia, że te kryształy rosną. Specjalnego sprzętu, rozumiem, czyli tego nie możemy zrobić. Ale zobaczmy sobie, gdzie się tędy dostaniemy. Aha, do nich, okej, dobra. No to sobie wróćmy. Powrotem. No dawaj! Dadzą sobie radę? Chyba sobie dadzą, jest ich dwóch. Kurczę, kopalnia się całkiem zawaliła. Ciekawe, czy sobie to odbudują jakoś. Ale to już tak naprawdę nie mój problem. No, uratowałem ich. Są bezpieczni, ale pewnie potrzebują pomocy. Czy to wszyscy? Tak. Aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby nie ty. Czułem, że za dużo wysadzamy, ale ten, co robi ze właściciela, Ulwund, ciągle mnie poganiał. Każdego dnia musiałem chronić moich ludzi przed jego nieustannymi żądaniami. Powinienem być twardszy. Wspierałeś załogę w trudnych chwilach. To najważniejsze. Ulwund może mi grozić ile chce. Nie pozwolę już moim ludziom wrócić do kopalni. Poradzicie sobie? Tak. Już sobie poradzę. Jestem twoim dłużnikiem. I znowu słyszę o tym całym Ulwundzie. To bardzo niedobrze. Prędzej czy później ktoś będzie musiał się z nim rozprawić. Dokładnie o tym samym pomyślałem. Jakby do twarzy, będzie można porwać twarz, okej. Okay. Każdy ma jakiś problem z tym Ulwundem. Zobaczmy, co on ma tutaj jeszcze nam do powiedzenia. Dziękuję, łowczyni. Zajmę się ostatnią dwójką. Okej, okay, czyli on... Nie wiem, czemu ma ten wykrzyknik w zasadzie. Dobra, pójdźmy sobie w umiejętności. Wydajmy punkciki. Tak, może teraz... Ale zaraz, sprawdźmy sobie jeszcze tutaj. Premia do trafień krytycznych. Okej, okay, to nie. Tu już sobie ulepszyliśmy, teraz zmniejsza widoczność, bardzo duże obrażenia od bezstrzecznych się zadawane nieświadomym celom, obrażenia dystansowe zadawane nieświadomym celom. Okej, okay, dobra, to dajmy to. I to już 5 punktów umiejętności kosztuje. Dobra, ale fajnie, bo mamy więcej obrażeń od tego zabójstwa, a tego w zasadzie trochę potrzebowaliśmy. I tak, zerknijmy na mapkę. Tu mamy ognisko. Przejdźmy sobie przez ognisko. Tu wejdziemy pod to jeziorko. Zobaczymy, czy tam będzie coś do odkrycia, a jak nie, to udamy się tutaj do tego znacznika. No i co? Cyk. Dobra, zróbmy sobie sejwik. Tak, sejwik. No, tu jest coś niedostępne. Niedostępne czasu, nie możemy... Wydaje się, że to będzie przedłużenie... Czy ty, koleżko, patrzysz w moją stronę? Kurczę, tamten też mnie zobaczył.
No dobra, chodź już tutaj. Taką odległość strzelasz? Czy skąd was tyle? Napierdziel. No nie, cały czas mi się to myli. Dobra, rozstawmy pod... Dobra. Ja kiedyś zapamiętam, że to nie ten... Nie ten przycisk. Czemu uciekliście? Dobra. Posprzątane. Nie poszło to tak, jakbyśmy chcieli, po cichu. Ale jakoś się udało. Dobra, pozbierajmy sobie teraz to wszystko, co tutaj mamy. Trochę tego złomu z nich poleciało. Tu jeszcze coś z tego. Mogę pamiętać tych nazw, tych maszyn. Nornik to jeszcze jakoś kojarzę. Dziku. Jakaś stąd. Nornik jeszcze kojarzę. Ale tak, tego już... Tu jest Nornik, a tam ci to są Węszyciele. Okej, okay, postaram się to zapamiętać. Węszyciel. Tam były złomiarze, piłozęby. Pewnie dlatego, że dopiero co w to grałem i tak mi się kojarzą nazwy tamtej części. Marszczynu też sobie zbierzmy, bo zaraz sobie musimy dorobić strzał. A, sakwa pełna, czyli o, to spoko. Mam pełne, wysyła mi to wszystko do schowka. A tu mamy schowek, ale chyba nie potrzebujemy nic brać ze schowka. Uzupełnijmy sobie wszystko, potykacz i strzały. Dobra. Ogniska się nie robią zielone, tylko się wybiera. Siedlisko Norników. Też przejdźmy sobie, sprawdźmy, co jest z tym. Może będą jakieś ciekawe skarby. A jak nie, to po prostu sobie przeczyścimy i zdobędziemy trochę doświadczenia. Może uleczmy się, bo... Muszę rozejrzeć się. Tu jesteś, kolego. To dominować. No chodź bliżej. Podejdziesz tu? Jak ty mnie zauważyłeś? Dobra, ale wiemy, że... Przynajmniej wiemy, że strzelanie w oko ich wykańcza. Tylko trzeba dobrze celnąć. Dobra, lećmy dalej. Kamienie mi niepotrzebne, jest jakaś mała skrzyneczka. Okej, mówiłem, że będą jakieś ciekawe skarby. Są jakieś nowe kwiaty. Zobaczmy, co to są za roślinki. Rozkwitnik rzeczny. Zbierzmy sobie, może się przyda. Później, tu też mamy jakieś coś czerwone, wodorosty. Też sobie zbierzmy, też się pewnie przydadzą. Przydadzą później. Dobra. I na powierzchnię. I co? I pytajnik zaliczmy sobie.
zobaczymy, co tam jest. I myślę, że na tym pytajniku sobie zakończymy dzisiejszą przygodę. Kurczę, to jest wieża sygnałowa. Dobra, no spróbujmy się tam dostać. Do tamtej nam się nie udało, bo była zablokowana. I ogólnie wydaje mi się, że powinienem chyba najpierw zająć się tymi zadaniami fabularnymi, żeby zdobyć sobie te urządzenia. Ten szlak jest zniszczony od dawna. Trzeba się będzie wspiąć. Żeby sobie zdobyć urządzenia, którymi mogę otwierać takie rzeczy. Nie wiem, czy ja tak mogę włazić, tak jak teraz to robię? Czy to nie bardzo? Dobra, i co dalej? Nie to. Czy to mi podświetla ścieżkę, którą się mogę spinać? Tak. Okej, okay, to też mi podświetla. Dobra. Polećmy na górę. Tak, można powiedzieć... trochę naokoło. Muszę uważać, by się nie poplamić. Nie poplamić? Chyba to, o to zielsko je chodziło. Jakby się poplamiła, mogłoby nam zadać obrażenia. Ale nie jestem pewien. Tu jeszcze jakieś niebieskie. Dobra, jesteśmy, tak można powiedzieć, w jednej trzeciej. I którędy dalej? Tędy. Prosto przed siebie. Tu najlepsza ścieżka, wydaje mi się, bo po drodze mamy jeszcze jakiś kwiatek do zdobycia. Dobra. Oko. No i proszę. I co? I już jesteśmy przy wieży. Ciekawe, czy będziemy w ogóle mogli do niej wejść. Czy zawrócimy napięcie, tak jak przy poprzedniej. Wygląda to na tak, że po prostu wszędzie możemy się dostać. Tylko trzeba odpowiednio wybierać drogę. Tam mamy jakąś linę do zjazdu, ale to jest zupełnie gdzie indziej. Z tej wieży nie widzę, żeby była jakaś. Ciekawe, czy będziemy musieli wchodzić po tych skałach, po których wchodziliśmy, czy jakoś nam to przyspieszy podróż. Dobrze, że wyłączyłem sobie ten podwójny przycisk na unik. A, tutaj można zejść, okej. Wbija promienie słońca, żeby dawać sygnały. Soczewka sygnałowa. To chyba soczewka. Okej. Zatrzymam ją na później. Dobra, jakieś znajdźki, bo mamy 1 na 6. Chyba możemy sobie zejść, prawda? Raczej tak. Dobra, i sprawdźmy sobie, gdzie teraz? Tu mamy następny. Dobra, to dotrzyjmy sobie do tej osady. O kurczę, a jak ja mam stąd zejść? A, okej, okay, jest tutaj następne zejście. Dobra, to dotrzyjmy sobie do tej osady. Zobaczymy, co tam będzie w tej osadzie. I powinien być tam safe, czyli ognisko. To tam sobie zapiszemy. Taki jest plan operacyjny, że tak powiem. Dobrze by było tutaj zdominować jakiegoś bieguna. Dokładnie o tym mówiłem. O tym mówię. Chodź na tu, koleżko. O, migacz to jest, okej, okay, nie biegun. Aj! Bierzmy sobie tylko rzeczy z nich. To i siadaj, kolego. Tak będzie trochę szybciej.
A w zasadzie jeszcze nie jeździliśmy na żadnym. To sobie to przetestujemy. Okej. Eksploracja. Wolę dominować tę maszynę. Dobra. Nie musimy włączać umiejętności, która pomaga nam zbierać rzeczy po prostu z wierzchowca, bo od razu ją mamy, także spoko. I dość wytrzymałe są te... O kurde. Przepraszam dziku, to było niechcące zupełnie. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy przy tej osadzie. Nie, nie będziemy go naprawiać, bo tak naprawdę nie jestem już... Jak na razie potrzebny. Wynalazczynie oseram. Warsztat. Zobaczmy, czy możemy coś... Coś sobie ulepszyć. Potykacz, łuk... Może spróbujmy ten potykacz, co nam jest potrzebne. A, czyli... Tak naprawdę pierwszy poziom to możemy cały czas. Okej, drugi poziom też. Mamy cyrkulator węszyciela. Trzeci iskrzak węszyciela, czyli wszystko możemy sobie ulepszyć. Tu możemy wsadzić zwój, a sprawdźmy jeszcze proce. Też możemy sobie ulepszyć. Dobra, to ulepszmy sobie wszystko. Kolco grzbieta. Okej. Okay. Tu już kieł kolco grzbieta, ale no dobra, ulepszmy sobie, skoro mamy ich 19. I też mamy miejsce na zwój. Dobra, a ulepszenie ubioru? Może ulepszmy sobie panią ten ubiór z Mora. Dobra, zróbmy tak, ulepszmy sobie i ten i zobaczymy, który będzie miał lepsze parametry. Okej, dało nam odporność na kwas, czyli to samo co w tamtym. Okej, odblokowało nam kolejne miejsce na zwój. Tu mamy 25 na kwas, 25 porażenie. A teraz sobie ulepszmy ten i zobaczmy, czy co to nam daje. 16 kwas i zwiększa nam zwarcie i uderzenie. Dobra. Uj, tu już będzie 36 na kwas. Ale czy tak, czy to na kwas tak naprawdę jest nam potrzebne? No tylko jeśli walczymy z tymi... No i znowu zapomniałem nazwy. Może będzie kieł jego tutaj potrzebny, to... Nie, tu jest skórok, ale też mamy. Okej, okay, czyli tu też sobie możemy wypełnić. Ulepszyć, przepraszam. Dobra, i teraz tak, mamy 26 kwas. A, to nam nie daje, to nam pokazuje następną wartość. Okej. Okay. Dobra, wyjdźmy sobie i porównajmy sobie. Oj, a nie możemy tak... A, tu już poza... Poza warsztatem. Jest! Ulepszenie toreb, czyli w warsztacie. Dobra, czyli sobie tutaj zwiększymy pojemności kołcząc strzał myśliwskich. Okruch metalu, skóra szopa. Mhm. Teraz jest kość pekari, królicza skóra. Nie mamy tego. Kość dzika, okruch metalu. Ulepszamy. Pióro sępa, o, czyli na ptaki też trzeba będzie polować. Skórę z dzika dwie mamy i oczywiście okruchy metalu. Okej, okay. Czyli wszystkie zwierzęta raczej powinniśmy tutaj atakować. Wywary nam niepotrzebne, jakoś nie tracimy dużo życia. Okej, okay, jeszcze sobie zróbmy to i sprawdźmy ten ubiór. I tak, tu mamy... 25, trucizna, 25 porażenie. Skupienie, co to daje? Zwiększa poziom premii pasywnej skupienia, co zwiększa limit skupienia, wydłuża czas jego działania. Okej. Okay. Większa regeneracja skupienia, silne lekarstwo jedno mamy. Okej, okay. 25, 25, 5, 5, a to 23, 5, 26. Jeden potężny atak. Zwiększa premię pasywne obrażenia w zwarciu. Okej, okay, to nam daje zwiększa ataki włóczniom, ale dobra, to załóżmy sobie to z powrotem i dajmy do tego zwój jeden.
Dobra, dajmy sobie to. Będziemy mieć większą ochronę przed obrażeniami. A przed trucizną mamy i tak dość dużą. Tak mi się zdawało. Znam to miano. Zaraz. To już założyłem, dobra. Czy naprawdę ją znam? Zróbmy sobie zapis. I zobaczmy, czy w tym miejscu w ogóle jest coś. Jest coś do zrobienia, czy to jest po prostu osada, którą będziemy mogli odwiedzić później i w której będziemy mogli coś zrobić. Żadnych zadań, szczerze mówiąc, tu nie widzę. Jest jakaś mała jaskinia. Okej, mamy skrzynkę, którą możemy sobie przeszukać, ale żadnych zadań dla nas tutaj nie ma. Nikt nas tu nie potrzebuje. Bardzo mi przykro z tego powodu. I co, ruszymy tutaj. Jeden znacznik. O kurczę, to będą cały czas te wieże sygnałowe chyba. Tu wieża i tu ta wieża. No nic, no odwiedzimy sobie. Mamy nadzieję, że do obu będziemy mogli wejść i zebrać tą soczewkę, którą zebraliśmy z tamtej. Ale zrobimy sobie to już następnym razem. Także myślę, że spotkamy się już gdzieś pod tamtą wieżą, albo nawet w tym samym miejscu, w którym jesteśmy teraz.